Siemano Liska, z tej strony Wojciech, witam was w kolejnym odcinku Meczu o Stawkę i mam dzisiaj wam do zaprezentowania mecz sprzed chyba tygodnia o 500 tysięcy, szybko tutaj przelecę przez skład Julio Cesar, którego w trakcie meczu chyba zmieniłem na Rogerio Seniego, czy może nawet przez chwilkę przed meczem, Santana, Dede, Filipe Luis, Piszczu, Gündogan, Luis Gustavo, Ramirez, Schirle, Eswain, Błaszczykowski, czyli bardzo sweaty team w 4-3-2-1. Jako, że nagrywam to później, bo mi się coś zepsuł, ten kawałek wideo, znaczy kawałek audio, za chwilę już będziecie mieli mnie na żywo, więc za chwilę już się zobaczymy. Jeżeli nie widzieliście, to serdecznie zapraszam na pierwsze dwa filmy ze Smacznej Planety. Dzisiaj postaram się jeszcze nagrać jeden, więc sprawdźcie to. Dobra, Damian wbił do meczu. Panathinaikos na Real. Santiago Bernabeu. Czek. Jego skład ma 78 grania z menadżerem, wolną obronę, mnóstwo graczy poza pomysją Busquetsa na SPO. Także no sorry stare, ale najwyraźniej słabo on stoi z kasą. Zmieniłem Rogerio Seniego za Julio Cesara, więc będzie fajnie. Jak będzie wolny, to strzelę właśnie Senim. Bo stwierdziłem, że mam w sumie Seniego w tej formacji. I będzie on tam fajnie się chyba nawet sprawdzał niż pan pod tytułem Julio Cesar. Tak jak takie strzały Dede. Gündogan 1-0. 14 minuta. Dzisiejszy odcinek sponsoruje Cherry Coke. Dobra jest. Wiecie, można przyszaleć. Oczywiście Cola go nie sponsoruje. To, że mam partnera, to znaczy, że sam się sponsoruje, więc no cóż. Ale to nie znaczy, że Cola mnie sponsoruje. No nie chciałbym, ale no niestety jeszcze się z taką ofertą nie odezwali. No ale jak się odezwą, no to oczywiście rozważę ją najprawdopodobniej pozytywnie. No a jeszcze jej nie dostałem. Błaszczykowski. Eswain 2-0. Nie ma bata. A, podanie Błaszcza. Eswain. Pound. Gol. Już tam się położył przede mną. Myślał pewnie, że zblokuje. Ale nie wyszło. Niestety. Niestety. 2-0. Schirle. Fuck. Eswain. 3-0. 25 minuta. Fajne volley, szkoda, że na pustą bramkę, ale animacja mi się fajnie, znaczy mega mi się podoba ta animacja, szkoda, że taka, strasznie mi się podoba, bez kitu. Szkoda, że taka gówniana bramka, ale animacja fajna. Sorry ziom. Karny? Serio? Serio? Nie było karnego, ale okej. Rzucę się w prawy górny, tak coś czuję, że strzeli w prawy górny, jak zawsze. A nie. Co to było, ziom? Ziom? What the fuck? To było dziwne. Ale dobra. Nie czepiam się. Tylko gram. Błaszczu. 4-1. Od razu. Nie wyszedł mi skill goal, gdyby nie ten debil, co zablokował Finezyjna za pierwszym razem. Nie wiem, kto to był. Pewnie jakiś Ricardo Carvalho. A jakby wyszedł, to tutaj wyszedł Finezyjny, to byłaby fajna bramka. A tak to jest taka ble. Ale cóż. Skill run, bro, Błaszczem, achievement not unlocked. Ramirez. Nie wiem, o co chodzi, ale zaczął teraz nagle wychodzić bramkarzem na pałę do przodu. Więc albo już się poddał, albo nie wiem, o co chodzi. Luis Gustavo, Jezu, jaka bomba. What the fuck? Gdzie on w ogóle strzelił? Ziom. Co to ma być? Santana, o Jezu. Boże.
Dobra, biorę to. Nie wiem, że boli. S-Line 6-1. Był przywilej korzyści. Skorzystałem z niego. Dziwne trochę, że Lopez tego nie obronił. To jeszcze żółta kartka dla Coentrao. Boże, nie dla Coentrao, dla Carvalho. O, 6 do 1. Dobra, to by było na tyle. 6 do 1. O, kompletnie nie rozumiem. Naprawdę jestem mega zdziwiony tym, jak ten mecz przebiegał. S-Fine 4 bramki, tego się spodziewałem. Ale tylko jedna bramka w drugiej połowie. Widzicie, że kompletnie, naprawdę kompletnie nie rozumiem tego, co kolega wyczyniał, bo przy stanie 5 do 1 to ja zacząłem grać wysokim pressingiem, super ofensywnym, a on zszedł na defensywny albo i super defensywny, grę z kontry i po prostu chyba się starał po prostu nie stracić bramki. No nie wiem, to ja grałem o życie, a on najwyraźniej nie wiem, o co grał. No to mówię, wstawiłem sobie tego Rogeriosaniego, wziął sobie parę wolnych. Także no mówię, troszkę dziwnie. Ale no dzięki wielkie za mecz, dzięki wielkie za oglądanie. 500 tysięcy zostaje u mnie, a kolejny mecz. Z kolejnym meczem zobaczymy. Kolejny mecz będzie na pewno, a czy on będzie o 750. Nie, będzie o 750 tysięcy. Będziemy iść stopniowo w górę. Dobra. 750 tysięcy kolejne spotkanie będzie rozegrane pojutrze lub za 3 dni. Zobaczymy. No, a kolejny mecz będzie o milion coins. Ho, będzie grubaśnie. No i mówię, zapraszam do konkursu. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Oczywiście pamiętajcie, jak się zgłaszać. Like, komentarz plus subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Hej.